Mikołaj Rejs Żurawna, ojciec literatury polskiej. Mikołaj Rejs herpu Okrza urodził się w 1505 roku w Żurawnie na Rusi Czerwonej. W XVI wieku Rusz Czerwona wchodziła w skład ziem Rzeczypospolitej, czyli Polski. W Żurawnie mieszkał do 18 roku życia. Czy dzieciństwo i wczesna młodość wpłynęły na postawę i twórczość ojca literatury polskiej? Pewnie tak. W tym sensie, w jakim każdego z nas kształtują wczesne lata życia. Pamiętamy Mikołaja Reja przede wszystkim jako pisarza, kreującego w swych dziełach sielankowy obraz wsi, gdzie każda praca, nawet wyrzucanie gnoju z chlewa, jest przyjemnością, a życie zgodne z naturą stanowi podstawę szczęścia. Pamiętamy go również jako znakomitego gospodarza, biznesmena i polityka, oddanego całą duszą ojczyźnie, miłośnika dobrego jedzenia, biesiad z przyjaciółmi, człowieka czerpiącego rozumną radość z każdej chwili życia. Żywot człowieka poczciwego można uznać za pierwszy poradnik typu jak żyć zgodnie i być szczęśliwym. Adam Mickiewicz w prelekcjach paryskich stwierdził, że twórczość Reja oddaje szeroką, barwną panoramę życia na ziemiach polskich w XVI wieku i dotyczy różnych grup społecznych. Zauważył też, że kilka prac Mikołaja Reja przetłumaczonych na języki obce dałoby cudzoziemcom lepsze pojęcie o historii, tradycji i kulturze polskiej niż tomy opracowań historycznych. Cóż, dzisiaj już nie sposób zgodzić się ze słowami wieszcza, ponieważ od pierwszej połowy XIX wieku przybyło Polakom i historii, i tradycji, i obyczajów, nie zawsze zgodnych z wizją imć pana Reja. Ile wiemy o dzieciństwie i wczesnej młodości pisarza? Wiemy, że przez 2 lata uczył się w szkole w Skalbmierzu. Potem 2 lata we Lwowie. Rok spędził w Akademii Krakowskiej. I powrócił do Żurawna, nic się nie nauczywszy. Do 18 lat korzystał z uroków życia na wsi. Łowił ryby, polował, uczył się po polach i lasach. Ale być może to właśnie wtedy, jak każdy nastolatek, uważnie obserwował wiejskie życie i wyciągał wnioski. Wysłany do stryja Piotra, do Nagłowic, miał przygotowywać się do służby na jednym z magnackich dworów. I z tej okazji ojciec kupił mu piękny i drogi materiał na nowe ubranie. Niestety Mikołaj pociął materiał na wstążki, który przywiązywał wronom do ogonów, aby straszyły inne ptaki. Ile prawdy jest w tej dość znanej anegdocie? Nikt tak naprawdę nie wie. W wieku lat 20 rozpoczął służbę na dworze wojewody sandomierskiego Andrzeja Tymczyńskiego, a później został jego sekretarzem. Do dziś w kulturze polskiej pokutuje przekonanie, że Rej był człowiekiem niewykształconym, rubasznym, a jego język polski jest toporny, prostacki. Rej odebrał wykształcenie typowe w ówczesnych czasach dla synów rodów szlacheckich. Takie były obyczaje. A język? Musimy tu pamiętać, że zawsze są 2 języki. Najogólniej rzecz ujmując, język potoczny, którym posługują się jego użytkownicy na co dzień, i język literacki. O ile Polacy w XVI wieku rozmawiali ze sobą po polsku, o tyle polski język literacki dopiero się kształtował. Utwory w języku polskim, które powstały przed Rejem, można by policzyć na palcach jednej ręki. Rej pisał takim językiem, jakim mówił on, jakim mówili bracia szlachta. Chwała mu za to, że w ogóle wprowadził język polski do literatury. W latach 1541-1548 Rej przeszedł na protestantyzm. Jak widać, był to proces. Najpierw na luteranizm, potem na kalwinizm. Jak wiadomo, protestanci przypisywali wielką rolę językom narodowym i tłumaczyli Pismo Święte z łaciny. Rej wpisał się w tę ideę, o czym świadczą jego słowa. Jest to większy pożytek, powiedzieć 5 słów tym językiem, któremu by ludzie rozumieli,
niżli 5 tysięcy tym, któremu by nie rozumieli. Stąd już blisko do poglądu wyrażonego we fraszce, a niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. Pisał tylko w języku polskim. Oszałamiający jest ogrom dzieła Mikołaja Reja i wszechstronność gatunków literackich, których był prekursorem. Pisał moralitety, misteria, poematy, dramaty i traktaty, kazania, dialogi polityczne, liryki, psalmy, pieśni, gawędy, epigramy. Wprowadził nowy gatunek religijnej pieśni – hejnały. Hejnał świta to pobudka i pochwała stwórcy, którą do dziś siostry karmelitanki w Krakowie budzone są na jutrznię. Nie żałował apanaży na szatę swych ksiąg. Dzieła Reja należą do najpiękniej wydanych druków staropolskich, zdobne wspaniałymi rycinami, drzeworytami, winietami. To jedyny pisarz, którego oryginalne portrety pojawiły się w księgach w całym splendorze renesansowego przepychu wzorzystej materii, futer, klejnotów. Był Mikołaj Rej faworytem obu królów Zygmuntów, ojca i syna. Zdobył sobie nawet swym urokiem nader kapryśną i wymagającą królową Bonę. Król, chcąc uhonorować go za jego pisarstwo, podarował mu wieś Teremowce. Ta wieś istnieje do dzisiaj, leży w obwodzie iwano-frankowskim. Za królewskie dary Rej odpłacił po królewsku, dedykując monarchom swoje dzieła. Jego orkiestra złożona z włościan, chłopów, dawała koncerty na dworze Zygmunta I. Mikołaj Rej zmarł 8 września 1569 roku, ale miejsce jego śmierci nie jest znane. Został pochowany prawdopodobnie w zborze kalwińskim w Oksie, miasteczku, które sam założył. Żurawnie, jego rodzinnej miejscowości, do dziś zachowała się ulica imienia Mikołaja Reja. A we Lwowie do 1939 roku istniało gimnazjum oraz ulica imienia Mikołaja Reja, które do dnia dzisiejszego nie przetrwały. Mikołaj Rej to osobowość prawdziwie renesansowa, wielowymiarowa. Człowiek, który pięknie przeżył życie, a Polakom zostawił dar bezcenny – język ojczysty.